A propos tego, co powiedział Rafał i Artur. O nic się nie martw, o nic się nie martw, Jezus już radę dał. W niebie masz tatę i już tu cię nie ma. Diabeł to zwykły cham. Proszę bardzo. Ale to nie o tym chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć coś o ojcostwie w ogóle. Miałam dwa sny ostatnio. I opowiem wam najpierw sny, a później o co chodzi. Pierwszy sen to był taki horror. Wchodzi do pokoju mężczyzna, który miał zapakowaną głowę w taką folię ciemną. Po prostu oddychał tak, że no, ta folia potem już tak ruszała. Wziął nóż, podszedł do wózeczka, w wózeczku było dziecko i zabił jego serce. Tak, zabił to dziecko. Drugi sen za dwa dni miałam, jak rozmyślałam sobie nad Słowem Bożym i usnęłam. I to była taka chwilka, gdzie strasznie zabolało mnie serce. Gdy się obudziłam, od razu usłyszałam słowa: osądź mordercę. Powiem wam, że ja w swoim życiu miałam problem z tatą. Po prostu, no, tata po prostu niszczył moje życie. Tak, ja tak w ogóle odczuwałam to. W ogóle nie widziałam nic dobrego w moim tacie. Cały czas widziałam, że to jest po prostu kicha straszna, że moje życie to w ogóle przez niego jest złe. I tak dalej, i tak dalej. Potem inne rzeczy były przez niego złe. I gdy przyszłam w ogóle do Boga, to zobaczyłam, że mam tatę w niebie, tak? Że to jest tata, który nie ma w ogóle obciążeń. Że nie ma żadnych zduszeń tak zwanych. Po prostu jest kochany, dobry, wspaniały. I ja podjęłam decyzję, że ja chcę tego tatę poznawać. I codziennie przychodziłam, modliłam się, wyznawałam słowo, rozmyślałam nad słowem, patrzyłam po prostu, jaki jest tata dla mnie, kim ja jestem w nim, w Chrystusie. I po prostu to było, jakiś czas trwało. I zobaczyłam po prostu, że jego serce jest tak potężne i tak piękne i tak wspaniałe, że moje serce w jego sercu jest tak bezpieczne, niesamowicie bezpieczne. I to spowodowało, że w ogóle zaczęłam widzieć w moim tacie ziemskim, w ogóle, a jeszcze jest moment, jeszcze, bo jeszcze jedna rzecz. Jak zaczęłam to robić, to przychodziły do mnie właśnie złe rzeczy z mojego życia, które tak w tym momencie już decydowałam, że będę odsyłać, czy to nie moje, to nie mój tata. Mój tata jest w niebie, mój tata jest wspaniały, mój tata jest dobry, ja w nim jestem wspaniała i dobra. I w ogóle wszystko jest super. I od tego momentu zaczęłam w ogóle widzieć dobre rzeczy w moim tacie. Wiecie, co mój tata robił w ogóle? On w ogóle przychodził do mnie, otwierał mi szuflady i mówił: bardak tu masz. W ogóle. Otwierał moje szafki i mówi: sprzątaj. Chodził z szczotką, chodź pokażę ci, jak się zamiata. W ogóle, a ja po prostu byłam tak wkurzona na to, ja tego tak nie cierpiałam po prostu, tak się buntowałam. I jeszcze jedną rzecz robił, zmuszał mnie do tego, żebym plewiła grządki. I wiecie co, dzisiaj, wczoraj, w ogóle wczoraj ja sobie uświadomiłam, że to było bardzo dobre, to było bardzo dobre. Ale to, że moje serce było nieuleczone, była jedną wielką raną, ja tego nie mogłam zobaczyć. I w ogóle zobaczyłam po prostu, że w ojcu w ogóle jest coś takiego jak pokazywanie, jak robić, jak sprzątać, pokazywanie w ogóle, jak karcenie. I to jest bardzo dobre. I powiem wam, że to jest niesamowite szczęście w ogóle mieć serce uleczone i pozwolić sobie otworzyć szufladę w ogóle. Amen. Naprawdę. To jest po prostu tak piękne i wtedy masz taką radość, okej, sprzątam, będę miała pięknie, będę miała dobrze. W ogóle dajmy sobie uleczyć serce, naprawdę, tą Bożą miłością, to wtedy karcenie w ogóle, jakie stawianie do pionu, to będzie radością, bo to będzie stopień wyżej po prostu. I tyle. Chciałam. Wiecie, to jest fajną rzecz, Monika mówi, bo jak ty odnajdujesz siebie w Ojcu, w niebie, to potem te uleczenia przyspieszają tutaj. Ja przeżyłem podobną rzecz z moim ojcem fizycznym, wiecie, jak ja go nienawidziłem, ale kiedy ja odnalazłem ojcostwo w Ojcu w niebie, to ja zacząłem widzieć dobre cechy w moim ziemskim ojcu. I pokochałem go i w ogóle wybaczyłem, mimo że już nie żył, wiecie. Zawsze zbliżanie się do Boga da efekt tutaj na ziemi w relacjach międzyludzkich. To zawsze da efekt. Zawsze coś się będzie zmieniało, zawsze jakieś uzdrowienie będzie następowało.
byleby tam się zbliżać.